Wardęga postaw rzucił. Wczoraj zadano mi pytanie, czy Agata Fong ma szansę zostać moją ulubioną aktorką filmów dla dorosłych. Odpowiedziałem w żartobliwy sposób, że preferuję inny rodzaj kobiecego ciała. Dokładna wypowiedź na screenie. Nie powiedziałem, że jej rodzaj ciała jest zły, że nie ma prawa nikomu się podobać. Powiedziałem, że ja lubię w kobietach coś innego. Na Twitterze wrzawa. Wiele kobiet mnie krytykuje za moją wypowiedź, na przykład Wiktoria Jaroniewska czy senekofobia. Czy nie mam prawa mieć własnych preferencji? Rozumiem, że oburzyło was moje żartobliwe słownictwo. Twierdzicie, że przez mój żart kobiety mogą czuć się urażone i będą teraz chodziły na operacje plastyczne. Czemu teraz wrzeszczycie na Twitterze, a gdy to Fagata obraża ludzi nazywając k***ami, to milczycie? No tak, bo przecież facetów można gnoić i obrażać. Przecież mężczyzn nie da się wpędzić w kompleksy. Skoro walczymy o równouprawnienie, to dlaczego podnosicie głos tylko, gdy ktoś wypowiada się o wyglądzie dziewczyn, natomiast gdy sprawa dotyczy chłopaków, to milczycie? Bądźmy sprawiedliwi. Mój tekst o Fagacie jest pokłosiem jej licznych pomówień oraz wpisów krytykujących mój wygląd. Co do tego, że wpędzę kogoś w operacje plastyczne, to wielokrotnie powtarzałem jej, że lepiej wyglądała, gdy była naturalna. Taki mój gust. Mam jednak jeszcze jedno przemyślenie. Mimo, że dziewczyna tak często mnie obraża, powinienem być mądrzejszy. Strategia ząb za ząb doprowadzi tylko do pogłębiania konfliktu, a trzeba pamiętać, że naszymi odbiorcami są także młode osoby, które dopiero budują swoją pewność siebie i takie wypowiedzi nie pomagają. Według mnie każdy rodzaj ciała, czy to kobiecego, czy męskiego, jest okej. Jeden lubi wysokie, inni niskie. Jeden lubi duże piersi, ja na przykład lubię mniejsze. Jeden lubi elfy, inny krasnoludów. Każdy, w tym ja, ma prawo do preferencji. Jeśli mam być szczery, to Fagacie najmniej podoba mi się jej umysł i mam prawo do takiej opinii. FTF to nie to samo co Cage. No to zobaczycie, że albo uciszą kasę na face to face, albo Waregę. Będzie boleć noga i nie przyjdzie. Ja wiem z tajnych źródeł, że jak Karzeł walczył, to zabronili zadawać mu niewygodnych pytań, na przykład o Boxdela itd. Czyli TP. Dziwi mnie tylko, że on nie podał całego nagrania jakby z tego, tylko screena. Jakby wrzucić filmik też potrafi. Ona tam pisała, później panowie się dziwicie, że ładne kobiety robią sobie zabiegi, operacje. Właśnie takie teksty do tego doprowadzałem. Oglądałem to dziesiątki, jak nie setki tysięcy osób, a w tym młodzi chłopcy, którzy później zaczną powiedzieć takie bzdury, że nada. A ja na przykład lubię kiełbasę, wege parówka to za mało. Więcej kompleksów dla dziewczyn, które trafiają na takie coś. Yeah, let's go. Ja mam to skomentować, tak? Ja nie do końca mam zdanie, bo myślę, że moje zdanie nie, jakby cokolwiek bym nie powiedział, to zostanie to źle zinterpretowane. Bo z jednej strony, w którym momencie ja mogę się oburzyć, że ktoś żartuje z wyglądu kobiet? No bo on ewidentnie zażartował z tego, że Fagata ma duże ten suty, czy jakby, no bo sutek to chyba jest to w środku, nie? Ale ona ma jakby te dookoła suta takie duże. Na to się mówi pieszczotliwie salami. Więc ja myślę, że no ja nie do końca jestem osobą, która może przyjść i powiedzieć: oj, Wardęga, proszę tak nie żartować. Kobiety czują się źle. Bo ja jestem pierwszą osobą, która jakby żartuje. I bo ja tu analogicznie, jak on tutaj pisze, że jedni lubią wysokie kobiety, inni lubią niskie kobiety, niektórzy lubią małe piersi i tak dalej, to ja analogicznie myślę, że można żartować ze wszystkiego. Czyli można żartować i z kobiecego wyglądu, z męskiego wyglądu, z czyjegoś wzrostu, z czyjegoś koloru włosów i tak dalej. Do momentu, kiedy to nie jest takie typowe, taka typowa k***a jechanka, że kogoś gnoisz i wiesz, k***a, codziennie, dzień w dzień jest dojeżdżany, no to na żart sobie każdy może pozwolić. Tym bardziej, że to usłyszałem wczoraj tą wypowiedź Sylwestra Wardęgi, to sobie tak pomyślałem, o k***a ty. No bo on to nawet, on tak ciekawie, humorystycznie to powiedział. To było coś na la, nie, ja jestem wege, a ona salami. Jeszcze taką k***a powagę zachował i ten, więc jakby spoko, nie? Jakby mnie to nie uraziło. Z tym, że ja myślę, że też, i to jest główny problem Wardęgi, bo jeśli ja bym coś takiego powiedział, to nikt by na to nie zwrócił uwagi, nie? A problemem Wardęgi i powodem, dla którego go atakują, jest to, że on jest takim, no nie powiedziałbym, że samozwańczym, bo on raczej tak o sobie nie mówi, nie wiem, czy tak myśli, ale nie słyszałem, żeby on kiedyś mówił, że jest królem internetu i wiesz, jest najważniejszy i tak dalej, ale ludzie go za takiego postrzegają. I w momencie, kiedy taka osoba, która wiesz, jest wyznacznikiem moralności, dobrych zasad i wartości, które wiesz, bo on każdego z tego rozlicza, to mniej więcej też jest logiczne, że ludzie go będą z czegoś takiego rozliczać. Więc no. Ja bym jedyne co tutaj zakwestionował tego, że on napisał: bądźmy sprawiedliwi, mój tekst o Fagacie z pokłosiem jej licznych pomówień oraz pisów krytykujących mój wygląd. Ja myślę, że jakby mniej więcej Sylwestrowi jest obojętne, co Fagata o nim sądzi, ale z racji tego, że mają beef, tak, to znalazł po prostu przestrzeń, żeby jej przypisać
odpierdolić. Więc no, i to nie jest tak, że on siedział i mówi, o kurwa, ale ona mnie wyzywa, ja też coś powiem. Tylko to jest tak, że znalazł sposób i po prostu... Poczekaj, bo ktoś mówi. Właśnie Bardena na live powiedział, że nie będzie oglądał wypowiedzi tej fana, bo ich teraz każdy jedzie, a on już nie chce sobie dokładać. A jak była Pandora, to w ręku robił live i wszystko oglądał, hipokryta. A, że chodzi mu, że Wardęga z w rękę na wszystko reagował. Aha, o to chodzi. Ja myślałem, że to jest wypowiedź Sylwestra. Okej. Okay. No, że Wardęga podczas Pandory wszystko oglądał i od razu, a teraz nagle się chowa w piach i udaje poszkodowanego. Wiecie co, ja też powiem wam jedną rzecz, że Wardęga robi rzecz, która jest ciężka i moje pytanie jest, kiedy się złamie w tym, a mianowicie myślę, że on nie oszacował ryzyka, które płynie z tego, że on się na nowo będzie kolegował z Boxdelem, bo to, że oni sobie od jakiegoś czasu już flirtowali, robili do tego podchody, myślę, że w ich głowach teraz jakby kiełkuje taka myśl, że zrobili to za wcześnie i że ludzie jeszcze nie są na to gotowi. A ja myślę, że po prostu nie są gotowi już na tą znajomość. A widzisz, Sergiusz, już jedną rzecz. Jak od ciebie się YouTube odwrócił, wszyscy teraz z tobą grałem na TS-ie. Ja taki nie byłem, tak? Doceniłeś to? Tak. Przyjechałem na Puchar Polski i kibicowałem. No i przegrałem w finale. Tytuł sprzed 3S. No ja myślę, że po prostu... Ja powiedziałem to ostatnio. Dla mnie to troszkę wygląda jak małżeństwo, które jest toksyczne dla siebie, ale mają kredyt i dwójkę dzieci. I tak trochę są skazani na siebie. Jakby ludzie cały czas nie rozumieją, że oni postawili te GOAT, nagrywali, bo to zresztą widać po publikacji odcinków, które jakby były publikowane po czasie. Oni na przykład wrzucali odcinek, który był publikowany 3 miesiące wcześniej, tak? Czyli myślę, że już od roku przynajmniej jakby ponoszą koszty całego projektu. I też trochę myślę, że z perspektywy finansowej ruszyli z motyką na słońce. Bo wzięli tą przeogromną ambasadę, gdzie nic się nie dzieje, ale trzeba było się pokazać. I ktoś, ja podejrzewam kto, ale jakby nie mówię, bo to nie jest potwierdzone, to jest po prostu moja opinia, nie? Że ktoś bardzo ambicjonalnie podszedł do tego, żeby utrzeć nos Spotlightowi, wziąć od nich ten dom, żeby pracownicy tam mieszkali. Wiesz, żeby pokazać, że w miejscu, gdzie jedna firma tworzyła teamy X i prowadziła cały swój biznes, oni tam rozlokują swoich montażystów. Wiesz, no taka trochę to jest, no niezrozumiałe to dla mnie jest, nie? I to nagle stanęło w miejscu. Ten projekt nie miał szans zarobić nic. Bo to, że oni robili dobre wyświetlenia, to ten projekt, jakby jego finansowanie i jego rentowność nie polegała na tym, że oni zrobią 2 miliony wyświetleń pod każdym odcinkiem, bo to są ujnie pieniądze, przy tym jakby wszedł tam jakiś sponsor strategiczny i położył parę milionów. Czy jakby lokowania za paręset tysięcy robili na tym YouTubie. No i myślę, że koniec końców i Fagata, tak jak wiesz, podbijać to, co mówi Fagata, to nie jest najmądrzejsza rzecz w internecie, bo ludzie na koniec dnia powiedzą, ta, ale Fagatę to jebać, nie? Fagata mogłaby teraz najmądrzejszą rzecz na świecie napisać, najlepiej na świecie się zachować, jak tylko się da i ludzie i tak będą zrażeni do tego, bo zrobiła to Fagata, więc ona bardzo mądrze napisała, ja to podzielam. Czy na koniec dnia tak jest? Nie wiem, zachowuję też tutaj i zaznaczam, że być może nie jest tak jak myślę, ja myślę, że po prostu mają chaty za dziesiątki tysięcy złotych powynajmowane. Kontraktów nie zerwiesz, bo Boxdela teraz nie lubię, bo tak się nie prowadzi normalnego biznesu. Wydali też pieniądze na sprzęt, pozatrudniali ekipę, jakichś montażystów, operatorów i tak dalej. I jakby każdy dzień, w którym to wszystko stoi, cały ten kolos, i oni nie próbują... To strata pieniędzy, to jest niemiłosierna strata pieniędzy. Więc ja tak, mam takie spojrzenie na to, że oni trochę musieli się pogodzić, bo to ruina finansowa była, nie? I też mi to podbija między innymi fakt na przykład, ja nie wiem, czy to jest powód, to ja też dom nie mam. Z góry to mówię, ja z nim nie rozmawiałem, nie mam pojęcia na ten temat, to jest moja luźna interpretacja zdarzeń. Mi to też mówi to, że Izak odszedł z gołców, bo o Izaku można wiele dobrego i wiele złego pewnie powiedzieć, ale jak na moje, ja nie wiem, czy coś się tam zmieniło, ale jak na moje, to Paulina nie jest taką osobą, czyli jego żona, która nie próbowałaby wywrzeć na niego wpływu, że nierozsądnym jest rozpierdalanie pieniędzy. Bo ja do dzisiaj pamiętam, jak on już w kurwę dobrze zarabiał pieniądze i z nami rozmawiał, to był 15 czy 16 rok, że może sobie kupi iPhone'a.
nie wiem, stary, pójść do sklepu i kup iPhone'a, on 5000 zł wtedy kosztował. Wiesz, chłop miał 3000 zł, on mówi, nie, bo ustaliliśmy z Pauliną, że pomimo jak zwiększonych przychodów, to najpierw trzeba tam, nie wiem, mieszkanie kupić czy wyremontować, że, a dopiero potem może jakieś przyjemności będą, nie? Trochę jak na wariata niego patrzyli, stary, zarobiłeś, to se kup, nie? Ale jeśli się nic nie zmieniło na tej płaszczyźnie, to ja się, to, no nie wiem, no mam po prostu takie przemyślenie, rozumiecie, o co chodzi, nie? No może nie tyle pantofelek, ale ktoś musi w relacjach czasami zachowywać zdrowy rozsądek, więc to nie jest tak, że to jest złe. No, zauważcie zresztą po Izaku, Izak sobie kupił Mustanga za 150 tysięcy złotych 8 lat temu i nadal nim jeździ. A myślisz, że go kurwa nie stać, żeby nawet kurwa Lamborghini sobie kupić? Oj kurwa stać! I ja myślę, że tam po prostu jest bardzo duży szacunek do pieniądza pod tym względem, żeby kurwa pompować pieniądze w projekt, który się wysadził od środka, bo ten projekt się wysadził od środka. Dlatego ja, mnie też dziwi postępowanie tam niektórych osób, ale może trochę więcej o tym będzie w przyszłości, nie? Więc no... Jeszcze nie, jakby nie wszystko jest wiadomo. No, balans widany swój ciężar.